Radio Polonia Winnipeg to polski głos w Manitobie na fali 92 i 7 FM. Twoje radio na preriach Kanady. Rozmowa międzynarodowa. Rozmowa międzynarodowa. Thank you for calling. Tak, będziemy dzisiaj rozmawiać, proszę Państwa, o konkursie historycznym Patria Nostra, czyli ojczyzna nasza, do którego chcemy zachęcić naszą polonijną młodzież. Konkurs historyczny Patria Nostra istnieje od 2015 roku. W tym roku odbędzie się po raz siódmy. Obejmuje całą Polskę oraz Polonię z całego świata. Konkurs skierowany jest do polskiej młodzieży na całym świecie. Na temat konkursu i działu w nim porozmawiamy z prezes zarządu Fundacji Patria Nostra, Natalią Wołyniec. I właśnie teraz łączymy się z Polską. A z jaką miejscowością, z jakim miejscem? Zaraz się dowiemy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Łączymy się z miastem Zielonka spod Warszawy. Dzień dobry. Właśnie w Zielonce pod Warszawą jest razem z nami prezes Fundacji Patria Nostra Natalia Wołyniec. Pani prezes, witamy bardzo serdecznie i prosimy opowiedzieć, do kogo konkretnie skierowany jest konkurs? W jakim wieku są uczestnicy? Konkurs jest skierowany do młodzieży w wieku od 12 do 19 lat. Musi to być młodzież o korzeniach polskich. Cały świat obejmujemy, więc startuje do konkursu młodzież zarówno z kraju, jak i z całego świata. Od 12 do 19 lat, czyli rozpiętość dosyć spora. Prosimy również opowiedzieć, jaki jest cel konkursu. Po co właśnie młodzież ma tak zgłębiać historię, żeby aż organizować specjalny na to konkurs? Celem konkursu jest propagowanie historii Polski oraz pielęgnowanie postpatriotycznych. Uważamy, że młodzież, której powinny być pokładane nadzieje, chce być i jest dumna z dziejów swojego narodu. I kiedy mówimy, że nie należy patrzeć tylko przyszłość, że należy zapomnieć o przeszłości, no to odbiera się społeczeństwu tożsamość, tak? A jak powiedział Piłsudski Józef, naród, który traci pamięć, bo przestaje być narodem, no i staje się wtedy jedynym zbiorem ludzi, który czasowo zajmuje dane terytorium. Dlatego konkurs Patria Nostra powinien konsolidować wokół siebie młodzież, która chce pamiętać o swoich korzeniach i nawet mieszkając poza granicami kraju, musi pamiętać, że Polakiem pozostaje się na całe życie. Rzeczywiście cel bardzo szczytny. Kto organizuje ten konkurs? Na dany moment organizatorem konkursu jest Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra. Jak Państwo wspomnieliście, w 2015 roku ten konkurs już istniał i był jako prywatna inicjatywa pana Mirosława Gryko, który własnym kosztem organizował ten konkurs przez pierwsze 2 lata. Potem w miarę tego, jak konkurs zaczął się rozrastać z województwa mazowieckiego, już urósł na 3 województwa kolejne i tutaj obejmował już i Małopolskę, i zachodnią część Polski, jako Wielkopolska, i już powstała potrzeba założenia fundacji, bo trzeba było pozyskiwać koszty na dalszy rozwój. Dlatego już od 2017 roku została założona fundacja, na czele której stanęłam ja, i fundacja zaczęła się ubiegać o dofinansowanie projektu, co było bardzo koniecznym, bo konkurs rzeczywiście zaczął się rozrastać i tak mocno się rozrósł, że na dniu dzisiejszym obejmuje już cały kraj. Podzieliliśmy cały kraj na 4 regiony, zachód, północ, wschód i południe, oraz obejmuje cały świat. No to rzeczywiście robi wrażenie. Jeżeli teraz nas słuchają młodzi ludzie w wieku od 12 do 19 lat i chcieliby wziąć udział w konkursie, to co mają zrobić? Jakie kryteria mają spełnić, żeby wziąć udział w tym konkursie? Pomijając, że muszą mieć swój wiek, 12-19 lat w takim przedziale, muszą mieć oczywiście korzenie polskie. I co muszą spełnić? To najważniejsze kryterium i oczywiście kochać historię, tak? Kochać historię lub ewentualnie, jeżeli nie czuje się dobry w historii, to może dołączyć do zespołu jako na przykład dobry komputerowiec, tak? Który potrafi robić animacje. I wtedy taki zespół, który tworzy, jest tworzony z 3 uczniów, oraz nauczyciela opiekuna lub na przykład to może być także rodzinna drużyna, gdzie mogą być dzieci,
oraz opiekunem może występować prawny opiekun, czyli rodzic lub ktoś z dorosłych osób, którzy się czują na siłach, poprowadzi taką drużynę. Jeszcze raz, proszę pani. Tak. Przepraszam, trochę tak. Czyli indywidualne osoby nie mogą wziąć udziału, czy mogą? Mogą. Mogą? Mogą, tworząc zespół. Czyli może to być szkoła, tak? Mogą być to uczniowie szkoły polskiej lub klubu polskiego. Mhm. Mogą to być członkowie rodziny, tak? Może to być na przykład grupa młodzieży polskiej, nie należąca do na przykład szkoły jakiejś polskiej czy do klubu, ale mieszkają za granicą, chcą stworzyć taką drużynę, mają korzenie polskie, mogą sobie zorganizować opiekuna, który się zna na historii i może dopilnować tej pracy konkursowej. Jak najbardziej mogą też stworzyć taką drużynę. Nie muszą należeć do jakiegokolwiek klubu czy szkoły, żeby spełniać warunki. Muszą lubić historię, muszą chcieć to zrobić. Do drużyny najlepiej przyjąć osobę jeszcze oprócz miłośników historii, która potrafi im podpowiedzieć i poprowadzić samą pracę konkursową, jak ją zrobić fizycznie, i opiekun. No, teraz już rozumiemy. Czyli gdybyśmy mieli dzieci w wieku od 12 do 19 lat, to moglibyśmy stworzyć taką drużynę domową. Tak, ale jak najbardziej. Tworzę taką w szkole. Na przykład przykładem jest drużyna z Australii, gdzie rodzice byli opiekunami, a dzieciaki ich występowali jako drużyna. I naprawdę bardzo dobre prace tworzą. Jakie właśnie mają być te prace konkursowe? Jaką pracę należy stworzyć? Co trzeba... To może być animacja lub film. O długości do 60 sekund. Minimalna długość to 45, maksymalna minuta. I ten film musi prezentować ważne wydarzenie związane z historią Polski, które w atrakcyjny sposób łączy myślenie historyczne z nowoczesną techniką audiowizualną. Ja tylko wejdę w słowo, bo dużo bawię się na komputerze i robię różne filmiki. I powiem pani szczerze, pani Natalio, że stworzenie 45-sekundowego filmu historycznego albo minutowego, no to powiem szczerze, że 10-15 minutówki nie mam problemu, ale z tym bym miał problem. Jak można skoncentrować wiedzę? Jak można ogromną wiedzę skoncentrować w jednej minucie? W minucie, naprawdę. Można, proszę państwa, na tym polega największa trudność w tym wszystkim, bo te filmy, które są nagrywane przez młodzież, czy tworzone animacje, tak naprawdę pierwotnie trwają nawet około 2 godzin. Ten materiał roboczy, tak zwana surówka. Tak. Natomiast największa trudność polega na tym, żeby tą esencję wyciągnąć z tego wszystkiego i stworzyć to, co trwa tylko 60 sekund. Więc zapraszamy na stronę konkursu, żebyście państwo mogli sobie obejrzeć wszystkie prace konkursowe, które spełniają te wszystkie kryteria. Już oglądaliśmy. Mamy na stronie, tak, na, i z Wilna, mojego Wilna też. Wszystkie prace od pierwszych, tak. I na tej stronie są wszystkie prace? Wszystkie prace konkursowe umieszczone i od pierwszych edycji do szóstej łącznie, bo siódma edycja teraz trwa i prace jeszcze nie są umieszczane. Dopiero będą umieszczone na termin głosowania. Wgrywamy pracę na stronę i wtedy drużyna ma około tygodnia na to, żeby zagłosować. Ale o tym już później powiem. Dobrze. A jakie tematy historyczne można poruszać? Czy wszystkie? Znaczy tak, my robimy w taki sposób, żeby to był bardzo zorganizowany system. Mamy system, który obsługuje cały konkurs. Więc jak drużyna się zgłasza, rejestruje się do naszego systemu, otrzymuje swój numer porządkowy, który odpowiada numeru tygodnia. Na przykład jesteśmy, powiedzmy, przy jakimś tam numerze tygodnia, powiedzmy 27. I wtedy drużyna otrzymuje minimum 8 pytań, tematów, w których może sobie wybierać. I powiedzmy, pierwszy tydzień lipca, mogę tam z pamięci powiedzieć, Cud Lubelski, muzyk Grzegorz Skawiński, umiera ostatni król z dynastii Jagiellonów, ślub Sobieskiego i Marysieńki, Flotyla Pińska, walki z bolszewikami, narodowy zlot harcerzy, ostatni oddział żołnierzy wyklętych na Mazowszu lub ewakuacja brygady strzelców.
To takie przykładowe tematy, które odnoszą się do pierwszego tygodnia lipca. I tutaj drużyna ma na przykład tych 8, na przykład 8 czy 10 pytań i może sobie w tym wybierać. W szczegółowy sposób możemy potraktować własny temat, jeżeli ten temat uznamy za wartościowy i on przywiązany do tego tygodnia datami. Rozpiętość lat nie obowiązuje od wszechdzieju do dzisiejszego dnia, więc jeśli uznamy, że temat własny jest na tyle ciekawy i wartościowy, to też akceptujemy taki temat i dopuszczamy do konkursu. Na przykład, czy mógłby być tematem, no, na przykład polskie osadnictwo w Manitobie? Może jak najbardziej, więc jeśli temat rzeczywiście, jak mówię, temat jest fajny, nośny, nam się podoba, widzimy, że z tego tematu można naprawdę zrobić wartościowy film, który uzupełni naszą filmotekę, tak, to jak najbardziej można przystępować do tematu. My staramy się nie ograniczać, bardzo rzadko, naprawdę był tylko jeden przypadek, kiedy tam film, temat został niezaakceptowany przez nas, ale cała reszta tematu na przestrzeni całego istnienia naszego konkursu, zawsze kiedy ktoś chciał własny temat i proponował, to my go akceptowaliśmy. Dla przykładu powiem, drużyna z Kazachstanu dostała inne tematy, natomiast im bardzo bliski był temat wysiedlenia Polaków do Kazachstanu i akurat w drużynie był chłopaczek, który pochodził z tej rodziny, tak, która została wysiedlona. Więc przyjęliśmy to i naprawdę powstał rewelacyjny film, który zajął wysokie miejsce. To jest przykład, tak, że można wychodzić z własną propozycją tematu i zrobić super film i on jeszcze zdobywa dużo punktów w ocenie. Czy jest jakieś ograniczenie czasowe? Kiedy te prace należy przysłać? Kiedy należy się zgłosić do tego konkursu? Tak, my mamy harmonogram. Właśnie w tym momencie trwa nabór uzupełniający do 7 edycji dla drużyn z całego świata. Nabór drużyn z kraju już jest zakończony, natomiast ze względu na różne przyczyny, w tym też covidowe sprawy, które miały miejsce, zdalne nauczania, więc nauczyciele ze świata trochę mniej się zgłosiły i te drużyny światowe do nas zaczęły dzwonić, czy możemy na przykład im udostępnić wydłużony termin na to, żeby oni się zorganizowali i zarejestrowali drużyny. Poszliśmy im na rękę, bo rzeczywiście tych drużyn jest trochę mniej niż w ubiegłym roku. I pierwotnie wydłużyliśmy rejestrację do konkursu światowego do końca czerwca, natomiast też na prośby nauczycieli wydłużyliśmy to do końca września. Czyli do końca września mogą drużyny się zgłaszać zagraniczne do naszego konkursu, w tym do konkursów regionalnych, bo do konkursów regionalnych maksymalnie możemy przyjąć po 8 drużyn zagranicznych. W tym momencie mamy troszkę już tych drużyn zebranych na regionalnym, natomiast wciąż jeszcze są miejsca. Na przykład na wschodni konkurs mamy wolnych miejsc 7, na zachodni też 7, czyli trochę na te regionalne konkursy w tej edycji trochę mniej się zgłosiło. Na północ możemy przyjąć 3 drużyny i na południowy konkurs też możemy przyjąć 7 drużyn. Natomiast do konkursu międzynarodowego jeszcze gdzieś 2/3 drużyn, czyli około 35 drużyn spokojnie jeszcze możemy przyjąć i dlatego otworzyliśmy drugi etap uzupełniający rekrutację i czekamy na zgłoszenie drużyn. Już powoli zaczynałem się zgłaszać. Wczoraj na przykład się zarejestrowała kolejna drużyna z Kazachstanu, więc widzimy, że to rzeczywiście działa. Zgłoszenia należy w internecie złożyć, prawda? I na jakiej stronie w internecie? Tak, www.konkurs-patrianostra.com. .pl. Wchodzimy na stronę konkursu, mamy interaktywne mapki. Tutaj klikamy na przykład, jeżeli rejestrujemy się do konkursu światowego, klikamy na mapę światową, wyprowadza nas na link rejestracji, wypełniamy formularz, nie zapominamy zapisać oczywiście, żeby to wszystko przeszło do systemu i wtedy już drużyna jeszcze wysyła zgody, bo jeżeli są niepełnoletni uczestnicy, to opiekunów prawnych potrzebujemy zgody na udział w konkursie. Zgody też wysyłamy przez formularz, bo mamy takie okno dla drużyny, w której wszystko się dzieje. Oni z nami na Messengerze korespondują. Tędy też przesyłamy pracę konkursową. Jest specjalny
okienko, gdzie wciągamy pracę konkursową i wysyłamy do was. Mhm. A my tutaj wszystko już po tej stronie obrabiamy. A jaki to format pracy ma być? No, czasowy wiemy, 45 sekund do 60. Tak, to może być MP4, może być AVI. Jeżeli nawet przyjdzie w jakimś innym formacie, który nie będzie odpowiedni, to my mamy swój konwerter i oczywiście to dopracujemy, tak już, jeżeli jest potrzeba przekonwertowania. My nie robimy z tym problemów żadnych. Na dodatek, jak praca przychodzi, to my i tak dodajemy jeszcze z przodu króciutkie intro wprowadzające, że to jest konkursowa praca i potem dopiero wgrywamy ją, jak już zostanie przejrzana przez nas zespół, tak, bo my tutaj pracujemy nad tym, żeby praca była dopracowana, prawidłowa historycznie, więc recenzji udzielamy nawet niejednokrotnie. Czasami się zdarza, że praca przez nas jest oceniana kilkustopniowo. Są jakieś poprawki, wnioskujemy o poprawki, żeby te prace były dopracowane, czyli staramy się pomagać tym drużynom maksymalnie podpowiedziami, żeby ta praca była naprawdę fajna, dopracowana i wtedy już po wszystkich naniesionych poprawkach przyjmujemy do konkursu pracę i za tydzień przed głosowaniem umieszczamy pracę, wszystkie na stronę konkursu i wtedy drużyny już czekają na to, żeby na pracę zagłosowali. Mhm. A czy w tym konkursie są nagrody, wyróżnienia? Tak, właśnie przechodzimy płynnie do głosowania i nagród. Chciałam powiedzieć, że u nas nie ma jury jako takiego. U nas jest na zasadzie Eurowizji, czyli jest bardzo fajny system taki rzetelnego głosowania. Tutaj głosują wszystkie drużyny z konkretnego konkursu danego, tak, w zamkniętym systemie. Głosują na wszystkie prace oprócz swojej, wybierają 5 najlepszych prac, oddają swoje głosy. I tutaj te prace są nagradzane, więc po głosowaniu wyłaniamy 5 najlepszych prac i potem podsumowujemy i widzimy, kto zajął które miejsce. A na gali konkursu ogłaszamy dopiero wyniki konkursu. Natomiast nagrody otrzymuje każdy uczestnik konkursu. Niezależnie, jakie miejsce zajął, oczywiście nagroda jest uzależnienia od zajętego miejsca, ale wszyscy otrzymują torby wypełnione nagrodami. I tutaj staramy się dać ładne albumy, ładne książki, rzeczowe też nagrody w postaci gadżetów elektronicznych, słuchawki. Za pierwsze miejsca, pierwsze 3 miejsca otrzymuje piękną replikę szabli. Plus w regionalnych konkursach otrzymuję za pierwsze 3 miejsca nagrody pieniężne. W konkursie światowym najlepsze 5 drużyn będą nagrodzone wycieczką do Polski, która będzie trwała około 5 dni. To wspaniałe nagrody. Czyli podsumujmy na razie tę część rozmowy, która już za nami. Konkurs historyczny, Patria Nostra, nasza ojczyzna, ojczyzna nasza, skierowana jest do młodzieży w wieku od 12 do 19 lat. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie www.konkurspatrianostra.pl. Myślnik patrianostra.pl. Aha, konkurs myślnik patrianostra.pl. Do końca września jeszcze można zgłaszać swoje prace. Prace mają być albo animacja, albo film wysłany na właśnie tę stronę. Konkurs myślnik patrianostra.pl. W głosowaniu biorą udział tylko te drużyny, które się zarejestrowały, które nadesłały swoje prace. I mogą głosować na każdego, tylko nie na siebie. Nagrody są niezwykle atrakcyjne, między innymi podróż do Polski. No to tak, rzeczywiście, to tak, rzeczywiście. Więc w tym roku na konkurs światowy przyleci 5 drużyn. Zdobyliśmy nagrody takie jak wycieczki dla najlepszej drużyny z USA, dla najlepszej drużyny z Kazachstanu i dla 3 najlepszych drużyn z Europy. To wspaniale. Pani Natalia, ja zmieniam metrykę urodzenia. Takżebym się zakwalifikował na te 19. Możesz jako rodzic, albo kierownik grupy. Kierownik grupy. Może pan wystąpić jako opiekun, bo opiekun też leci z drużyny. A opiekun może być tylko jeden? Osoby z drużyny.
Opiekun jeden. Proszę? Opiekun jeden opiekun i troje dzieci. Opiekun tylko jeden. A Irek jeden. Takie dobre filmy robi, więc będziesz opiekunem grupy. Teraz jeszcze mam pytanie, bo słyszałam, że z roku na rok coraz więcej młodzieży przystępuje do konkursu, jak pani powiedziała. Skąd takie zainteresowanie? Chyba nie tylko nagrody kuszą. Czy jednak nagrody? Nie tylko nagrody. Po pierwsze, zauważyliśmy, że młodzi ludzie są ciekawi już swojej przeszłości, swojego kraju. Tak? Popularność historii rośnie. To, co się dzieje w świecie w dzisiejszym dniu, powoduje, że młodzież chce uczyć się swojej historii, żeby nie popełniać błędu w przyszłości, żeby wiedzieć, na których korzeniach rosną, tak, żeby ten kraj był bardziej stabilny. Polacy za granicą też chcą być dumni swojego pochodzenia. Żeby być dumnym, to trzeba wiedzieć o swoim kraju jak najwięcej. Właśnie ta popularność historyczna rośnie z roku na rok i ja mam nadzieję, że nasz konkurs z tym też bierze swój jakiś udział, bo widzimy po tym, że zgłaszają się coraz nowe szkoły. My sami rekrutujemy oczywiście, ogłaszamy wszędzie, gdzie możemy o tym, że konkurs trwa, nabór trwa, ale czasami drużyny się zgłaszają po prostu z powodu tego, że ktoś im polecił, nie wiedzieli o konkursie, z polecenia i nie żałują o tym. Tak? I nas to bardzo cieszy, bo wiemy, że konkurs przyczynia się do tego, żeby młodzież rzeczywiście poprzez tą formułę nowoczesną zbliżyła się, bo z tego, co już rozmawiamy z młodzieżą, to oni przede wszystkim spoglądają na historyczne tematy i przeżywają to zazwyczaj poprzez konkretne osobowości, które niegdyś wpisały się w piękną historię Polski. I robiąc te wszystkie filmy konkursowe, starałem się wokół tej osoby to tworzyć, tak? Więc mają odniesienia do osoby i wokół tej osoby to robią. Chciałam panią zapytać też o takie najlepsze prace, które były nadesłane, tak, zwycięskie tak zwane prace. No właśnie, czym te prace zasłużyły na zwycięstwo? Jakie to były? Skąd? Dlaczego właśnie one wygrały? Tak, na przykład biorąc dwie ostatnie edycje, tak? Na przykład dla przykładu już rozpatrujmy konkurs światowy, żeby nam było lżej, bo oczywiście tych prac bardzo dużo. No i na przykład w piątej edycji pierwsze miejsce zajęła animacja. Animacja bardzo ciężka, dlatego że powstała animacja z uruchomionych figurek plastelinowych, które miały około 35 cm wysokości. To wszystko poklatkowo filmowali. Było naprawdę ciężko to zrobić. To była drużyna z Karagandy, z Kazachstanu. Napracowali się niesamowicie, ale rzeczywiście zasłużyli na to, żeby zająć pierwsze miejsce. To był temat Pakt Ribbentrop i Molotow o nieagresji, co oczywiście poskutkowało czwartym rozbiorem Polski. Tak przybliżyłam szybciutko ten temat. Na drugim miejscu była Francja, która na przykład zrobiła pracę konkursową i to był film z uczestnikami konkursu nagrany Znak Polski Walczącej. Czyli kotwica, tak? Której autorką była instruktorka harcerstwa Anna Smoleńska. A trzecie miejsce zajęła drużyna z Ukrainy, z Równego i zrobili film na temat pomnika Małego Powstańca. Więc takie tematy wygrały w piątej edycji. W szóstej na przykład pierwsze miejsce zdobyły Węgry i to była bitwa pod Samchorodkiem. Na drugim miejscu Litwa była o Błękitnej Armii, Halera i trzecie miejsce zdobyło Równe. Też właśnie ta sama ekipa, ta sama szkoła, co zdobyła trzecie miejsce w piątej edycji. Oni znowu, ta opiekunka, pani Ewa Mańkowska, wystartowała i zdobyli znowu trzecie miejsce. Było na temat Michała Elwiro Andrioli. Na przykład, więc nie wszystkie tematy dotyczą wojen, bitw i tak dalej. Są też o kulturze, o nauce i tutaj akurat dotyczy kultury i pan Michał Wiro Andrioli był tym przykładem, tak? I zdobyli trzecie miejsce. Piękna praca, oczywiście jest do obejrzenia na naszych stronach. Więc różne tematy. Dlaczego wygrywają? Po pierwsze, ta praca, każda z nich była bardzo dopracowana pod każdym względem. Był bardzo wysoki poziom wykonania. Na to ludzie młodzi, którzy robią pracę,
mogli rzeczywiście rzetelnie to ocenić, bo oni nad swoją pracą napracowali się ciężko, ile potu, ile łez było wylanych, dlatego mogą naprawdę rzetelnie podejść do oceny każdej z prac, którą widzieli i zazwyczaj bardzo dobrze wybierają. My już oceniając te wyniki, zawsze schodzimy się w jedną myśl, że te prace rzeczywiście warte tego, żeby wygrywać. Piękna, pięknie zagrane przez uczniów, bo przeważnie aktorami w tych filmach, jeżeli są nagrywane filmy, występują właśnie uczestnicy tej drużyny. Jak lepią figurki z plasteliny, to właśnie oni to robią, tak? Więc może owszem, jakaś osoba postronna ich filmować, bo wszyscy zaangażowani, to jest dopuszczalne. Natomiast oni muszą brać aktywny udział. I tak jak zagrali, jak scenariusz jest wymyślony, jak wybrali te najlepsze momenty z tego długiego materiału roboczego, to wszystko ma znaczenie, tak? Autentyczność zagrania. Wszystko biorą pod uwagę podczas oceny. Więc zgadzamy się z tymi wynikami zawsze. Była taka historia poprzedniej edycji, że wygrała praca, na siódmym miejscu była praca, która naszym zdaniem była naprawdę silnie zrobiona, o błyskawicy. I tutaj postanowiliśmy dać wyróżnienie dla tej drużyny. To zrobił sam jeden uczeń, bo akurat w tym przypadku drużyna ostatecznie się złożyła z jednego ucznia, który sam postanowi walczyć dalej i zrobił tą pracę. Piękna praca w nowoczesnej technologii komputerowej. Zauroczeni byliśmy tą pracą, wysoki poziom. I postanowiliśmy mu dać specjalną nagrodę i w tym momencie otrzymał od nas wyróżnienie, dodatkową nagrodę. W tym roku znowu ten uczeń, widzimy, wystartował i już czekamy, co zrobi, bo już spełniają nas emocje. Z roku na rok te prace naprawdę spełniają coraz wyższe kryteria. A chcemy zapytać, skąd jest najwięcej uczestników i czy byli uczestnicy z Kanady? Proszę Państwa, z Kanady kiedyś zarejestrowała się drużyna, natomiast z przyczyn od nich niezależnych, już nie będę teraz mówić dlaczego, oni się wykruszyli z konkursu i ostatecznie nie występowali. O czym bardzo żałujemy, dlatego z Kanady tak naprawdę nikt nie uczestniczył do tej pory, chociaż cały czas wysyłamy zaproszenia i dlatego bardzo liczymy na Państwa program, który nam pomoże zaprosić drużynę z Kanady. Warto, dlatego że na przykład drużyny z USA, które u nas też są w dominującej grupie uczestników, już były tutaj z wycieczką, przepraszam, w Polsce. To była pierwsza edycja w konkursu światowego i oni przyjechali w licznej grupie tutaj do nas na wycieczkę. W tym roku znowu, ze względu na to, że z Kanady nie ma, to postanowiliśmy występować o wycieczkę do fundatorów dla USA i jedzie z USA najlepsza drużyna. Więc naprawdę bardzo warto, żeby Kanadyjczycy polskiego pochodzenia startowali w naszym konkursie, bo raz, że otrzymają wszyscy nagrody pocztą, jeżeli nawet tutaj nie przyjadą, to pocztą otrzymają te nagrody, wszystkim wysyłamy, a dwa, że będą uczestniczyć tak w fajnym konkursie i integrować się z innymi drużynami, bo te drużyny między sobą potem podczas przyjazdu się integrują, po naszym przyjeździe już zaczynają między sobą nawiązywać kontakty, rodzą się przyjaźnie międzynarodowe. No, młodzi nasi słuchacze w wieku od 12 do 19 lat, słyszycie z jakim zapalem, z jaką energią, zaangażowaniem pani Natalia Wołyniec zachęca do wzięcia udziału w konkursie Patria Nostra. O nagrodach mówi, o pięknych pracach. Pani Natalio, rzeczywiście zachęciła pani bardzo. Te prace, jak pani mówi, każda praca jest gromadzone, wszystkie prace są zachowywane, dostępne w internecie, tworzona jest baza tych filmów. Czy te wszystkie filmy są również na tym samym portalu, konkurs patrianostra.pl, czy na innym? Tak, wszystkie prace są zgromadzone na razie na naszej stronie internetowej, pojawiają się na TikToku. My mamy różne społecznościowe portale, które prowadzimy oprócz Facebooku. Jesteśmy na Instagramie, na TikToku. Prosimy nas szukać. Nasze prace nierzadko pojawiają się w YouTubie, więc można wszędzie obejrzeć, ale największa baza zgromadzona teraz na naszej stronie internetowej. W zakładce zakończone znajdziecie Państwo wszystkie edycje i tam prace konkursowe w podzakładce.
można obejrzeć każdego jednego konkursu. I te drużyny, które w dniu dzisiejszym startują nawet jako pierwszy raz, mają ułatwione zadanie, bo mają podgląd do wszystkich prac z ostatnich edycji. Mogą zobaczyć, jaki poziom reprezentują. Mogą podejrzeć, jakie prace wygrywają. Oni już mają naprawdę niesamowitą podpowiedź, w którą stronę muszą zmierzać, jaki jakościowy próg muszą sobie od razu ustawić, żeby dążyć do zwycięstwa. Te prace są zgromadzone no nie tylko dla samego konkursu, ale również mają ogromną wartość dla samych uczniów, dla uczniów szkół średnich, podstawowych, czy tam dla starszych klas, dlatego że to są materiały historyczne, zgodne, fakty są prawdziwe, sprawdzone, więc to nie są żadne jakieś fejki i można na przykład wykorzystywać jako lekcje historii, tak, krótkie lekcje historii. Dydaktyczne, tak. Tak, mają Państwo rację. Właśnie w tym czasie zamykamy pracę nad portalem edukacyjnym, który zgromadzi wszystkie nasze prace konkursowe, dotychczas zrealizowane i będą tam wgrywane na bieżąco z 7 edycji i z każdej powstałej edycji będą dokładane te prace. Więc za chwilę wszystkie szkoły, które zostaną tutaj już zarejestrowane, to będzie około 300 szkół, tak, w tym momencie, będą mogli wybierać na lekcjach, nauczyciele sobie na przykład wchodzić w nasz portal, wybierać, że dzisiaj mam taki temat do omówienia, może pani nauczycielka wybrać sobie kilka prac, obejrzeć ich i wokół tego już się zaczyna, tak, cała lekcja. To jest taka podpowiedź, młodzież lubi obrazki, lubi filmy, więc namacalne materiały mogą obejrzeć i wokół tego bardzo pięknie już się tworzy taka lekcja. Ona bardzo ułatwia wtedy, tak? Czy to jest swobodny dostęp do tej bazy, czy... Będzie swobodny dostęp, tak, więc do kogo jeszcze nie wysłaliśmy zaproszenie, to za chwilę one otrzymają. W pierwszej kolejności otrzymują zaproszenia szkoły, które z nami współpracowały w konkursie, tak, oni mają już pierwszeństwo. Potem zaczynamy zapraszać kolejne szkoły, więc za chwilę wszystkie szkoły, do których dotrzemy, otrzymają zaproszenie, już zaczną się rejestrować i będą miały dostęp, tak, do tego. No niesamowity pomysł, dlatego że wiele szkół polonijnych może korzystać z tej bazy materiałów na swoich lekcjach, prawda, pani Natalio? To jest niesamowite. Tak, oczywiście, tak. I tak. Ten portal edukacyjny będzie też na naszej multistronie, bo ta strona, adres strony, który ja podaję państwu, to jest multistrona, pod którą podpięty strona konkursu, strona także naszej fundacji, strona portalu edukacyjnego i też strona Polski Pieniądz, która też jest edukacyjna. Więc tutaj jest, na tej multistronie mają Państwo wszystkie informacje o tym, co robimy, podgląd do tego i bardzo fajna strona, która gromadzi w sobie duży szereg różnych naszych tematów, które obrabiamy. Pani Natalia, ja chciałbym troszeczkę odbiec od tematu, jakim jest konkurs Patria Nostra. Ja chciałem zapytać personalnie panią, bo pani ma taki lekki akcent. Pani pochodzi z Ukrainy. Proszę opowiedzieć o pani życiu na Ukrainie. Proszę państwa, zgadza się, pochodzę z Ukrainy, spod Żytomierza. Mam bardzo głębokie korzenie polskie. Wyrosłam w rodzinie, która pielęgnowała polskie tradycje. Więc mój tata był Ukraińcem, natomiast cała strona rodziny po mamie stronie to byli Polacy od pokoleń. I tutaj wychowywałam się w tradycjach polskich. Znane mi wszystkie obchody świąt, tak, moja rodzina jest rodziną pedagogów szkolnych, babcia była nauczycielką, mama też. I dlatego bardzo często do nas zjeżdżała się cała rodzina Polaków naszych na wszystkie święta. Śpiewali kolędy, więc uwielbiałam to wszystko słuchać. No i to, że okazałam się w Polsce, akurat był czysty przypadek, tak, bo ja w 2004 roku zostałam zaproszona przez prezesa z zakładu mięsnych, żeby spróbowała swoich sił w pracy, bo ja skończyłam Podlaski Uniwersytet w Żytomierzu.
na Wydziale Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i tutaj zostałam zaproszona do współpracy, gdzie zostałam pracować i tak zostałam w Polsce do dnia dzisiejszego. Nie mając głębszych planów oczywiście związanych z Polską, natomiast poczułam się w Polsce bardzo swojo, tak? To, że byłam przygotowana pod względem tradycji, to jedno. Polski język nie był mi obcy na tyle, żeby go nie rozumieć. Rozumiałam. Bardzo szybko doszkoliłam się i już dosłownie po kilku miesiącach pisałam, czytałam, pisałam maile, starałam się robić to bezbłędnie. Po jakimś czasie tych błędów robiłam coraz mniej. No i mam nadzieję, że ich prawie nie robię. Więc jestem tutaj już 18 lat w Polsce. W jaki sposób została pani prezesem zarządu Fundacji Patria Nostra? Tak jak wspomniałam, w 2015 roku była to prywatna inicjatywa pana Mirosława Gryko i z racji współpracy z nim zostałam dobrowolnie wciągnięta też w pracę nad tym konkursem, bo pomagałam we wszystkim tutaj, tak, żeby ten konkurs się rozwijał. Podobało mi się to bardzo, więc przez dwa lata, jak pracowaliśmy nad tym konkursem i w miarę tego, jak konkurs się rozrastał, powstała potrzeba założenia fundacji, żeby ten konkurs rozwijał się, to przede wszystkim, żeby były środki finansowe na jego rozwój, potrzebne było fundacje i zostałam wytypowana na prezesa fundacji z racji tego, że miałam już dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu tego konkursu, a także doświadczenie oczywiście w różnych innych takich sferach, które mogą ogarnąć jako zarząd fundacji. I tak do dnia dzisiejszego pełnię tą funkcję. Mam nadzieję, że dobrze. Z tego, jakie są nagrody, jaka jest ogromna rozpiętość tego konkursu, jak wielka liczba uczestników i wszyscy zdobywają nagrody, no to widać, że sprawa organizowania sponsorów, sprawa organizowania tych wszystkich filmów, pokazów jest jak na najwyższym poziomie. Nieprawdaż? Tak, nieprawda. Panie redaktorze. Tak. No ja jestem pod wielkim wrażeniem, dlatego że sam, tak jak mówiłem wcześniej, czasami robię takie filmiki i no, naprawdę wiem, ile pracy zajmuje stworzenie takich filmików. No i to jest też takie fajne, bo to dowartościowuje ludzi, którzy to robią i mogą potem podzielić się swoją pracą z innymi. Pani Natalio, na zakończenie, czego mamy pani życzyć w pani dalszej działalności fundacji? Bardzo dużo siły i energii. Proszę mi życzyć, żebyśmy trwali jak najdłużej, dlatego że ten konkurs naprawdę wymaga dużo poświęceń czasu i pracy, żeby to wszystko działało dobrze. Mamy świetny zespół wolontariuszy, którzy codziennie w jakiś sposób próbują ten konkurs uatrakcyjniać swoim zaangażowaniem. Pracujemy ciężko, żeby ten konkurs się rozwijał i nam to się udaje, więc dużo nam potrzeba energii, dużo pozytywu nam dają nasze drużyny konkursowe, które bardzo pochlebnie się odzywają o naszym konkursie. To nam dodaje skrzydeł. Jak mówię, firmy tworzą ludzie, więc nasz zespół jest na tyle świetny. Ja jestem dumna z tego, że mamy taki fajny zespół ludzi, którzy na co dzień dokładają dużo pracy do tego konkursu i dzięki tym ludziom właśnie ten konkurs trwa. Dzięki naszym drużynom konkursowym, które wiernie nam towarzyszą od lat i nowe drużyny, które do nas dołączają. Wierzymy w to, że z nami pozostaną. Dużo energii, dużo pracy wkładamy i dlatego potrzebujemy dużo energii do tego, żeby dalej wytrwać. I tego życzymy pani. Bardzo serdecznie tego życzymy. Życzymy również, żeby drużyny z Kanady dołączyły do konkursu. Przypominamy, konkurs historyczny dla młodzieży wieku od 12 do 19 lat, dla drużyn indywidualnych albo kilkuosobowych z dorosłym nawet kierownikiem, mogą przesyłać pracę do końca września na adres fundacji, konkursu fundacji Patria Nostra www.konkurs-patrianostra.pl. Tam są wszystkie informacje o nagrodach, już słyszeliście. O tym, jaka jest potem sława międzynarodowa, też każdy słyszał, każdy wie.
A jest nas tutaj, proszę Państwa, 1 100 000, także no, w Kanadzie. W Kanadzie, także myślę, że na pewno znajdzie się kilka zespołów, aby wzięło udział w tym właśnie konkursie. Pani Natalio, to była ogromna przyjemność poznać Panią, rozmawiać z Panią i słyszeć, z jakim zaangażowaniem Pani wykonuje swoje obowiązki, jak bardzo Pani się angażuje w to dzieło i jak Pani angażuje innych. To naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie spędzony i pożytecznie spędzony czas. Na zakończenie naszej rozmowy bardzo prosimy o takie przesłanie, o apel do naszych słuchaczy, bo mamy słuchaczy w Kanadzie, w Polsce i wiem, że na Litwie nas słuchają też, więc bardzo prosimy. Młodzi Polacy z całego świata, z Kanady, z Litwy, także którzy nas słuchają w Polsce, bardzo namawiamy do uczestnictwa w naszym konkursie. Z nami warto być, dlatego że jesteśmy jeden z nielicznych konkursów, który nagradza wszystkich uczestników, docenia pracę każdego z Was. Wasze prace żyją cały czas, nie tylko na stronie internetowej. Najlepsze prace staramy się pokazywać na telebimach w Warszawie oraz innych dużych miastach Polski. Prace wszystkie będą pokazywane też w portalu edukacyjnym, więc wasze prace będą żyły przez cały czas, ile będziemy my istnieć. Nagradzamy i zachęcamy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo, a na temat konkursu Patria Nostra, międzynarodowego, światowego konkursu i udziału w nim mówiła prezes zarządu Fundacji Patria Nostra, Natalia Woliniec. Radio Polonia Winnipeg to polski głos w Manitobie na fali 92 i 7 FM. Twoje radio na preriach Kanady.